to, co dzisiaj robimy, czyli Grand Prix starosty bialskiego Mariusza Filipiuka w siatkówkę, to reprezentuje akurat ludowe zespoły sportowe, których jestem przewodniczącym Rady LZS Powiatowego Zrzeszenia. No i na dzień dzisiejszy mamy 7 drużyn na podsumowaniu. To fajnie, że te drużyny, które jak gdyby za każdym razem są i teraz. W szczycie mieliśmy nawet ich 13 na turnieju. Dzisiaj jest 7, z czego się niezmiernie cieszę. Jesteśmy w gościnnej gminie Międzyrzec Podlaski. Dzięki uprzejmości wójta Krzysztofa Adamowicza, dzięki temu, że jesteśmy tutaj w tej pięknej hali. Pod wrażeniem jesteśmy, bo jest to hala, na której możemy nawet rozgrywać 3 mecze równocześnie. Więc jak to powiedział kiedyś mój kolega z rady, hala z prawdziwego zdarzenia. I cieszymy się, że możemy z takich obiektów korzystać. A myślę, że i dla gminy jest to bardzo cenne, bo po prostu niedzielny ten czas jest spędzany na sportowo, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Co więcej, mogę tylko jeszcze powiedzieć, że po 5 turniejach, które już się odbyły, bo po kolei odbyły się, na początku zaczynaliśmy w gminie Zalesie, później była gmina Piszczac, gmina Łomazy, gmina Sławatycze, gmina Biała Podlaska, no i dzisiaj jesteśmy w gminie Międzyrzec, czyli zrobiliśmy takie kółko wokół naszego powiatu i jesteśmy w tej chwili już po 5 turniejach. Pierwsze miejsce zajmuje po 5 turniejach drużyna Starzy i Młodzi Biała Podlaska, drugie miejsce Gaj Zalesie, trzecie miejsce Halowicze Biała Podlaska, czwarte Niwa Łomazy, piąte Glopmax Czosnówka, szóste Hańsk, siódme Grom Sławatycze, 8 Dortrak Biała Podlaska i 9 Czwórka Biała Podlaska. Dzisiaj będzie już rozstrzygnięcie tych wszystkich turniejów i myślę, że to nam pozwoli już wyłonić te zwycięzcę i będziemy widzieli, kto jest tą najlepszą drużyną w ludowych zespołach sportowych. Myślę, że na podsumowanie jeszcze dojedzie pan starosta albo ktoś jeszcze z naszych radnych powiatu, żeby zaszczycić tutaj swoją obecnością. Ze swojej strony dziękuję za to, że możemy takie turnieje odbywać. No i powiem krótko, na najbliższą okazję, czyli za jakieś po świętach, będę już zapraszał na wiosenny rajd rowerowy również ludowych zespołów sportowych, co już dzisiaj czynię, a co do szczegółów, to myślę, że pojawią się one zarówno na Radiu Biper. O, przy okazji dziękujemy, że Radio Biper jest zawsze z nami, że przekazujecie te informacje, że one mieszkańców naszego powiatu informują o tym, co się dzieje, gdzie się dzieje. I to jest właśnie dobre, bo taki przekaz informacji pozwala na jakąś taką rzetelną ocenę tego, co ma miejsce w naszym powiecie. Dzisiaj tak jakby jestem takim pełnoprawnym gospodarzem, pełnomocnikiem starosty, tak, gospodarza, panie redaktorze. Bardzo się cieszę właśnie, że jakby mieszkańcy naszego powiatu mogą jakby patrzeć na to, co się w naszych małych ojczyznach dzieje. I tu jest ten najnowocześniejszy obiekt taki na terenie naszej pięknej gminy Międzyrzec Podlaskiej. I to duma taka nasza, cieszymy się, tu dużo też się odbywa takich naszych lokalnych jakby imprez. Ale no, cieszymy się dzisiaj, że gościmy właśnie LZS-y i ten sposób spędzenia niedzieli i czasu, że chce się tym młodym ludziom i starszym, fajne połączenie właśnie, jak tu widzimy, niesamowita rzecz, wielka radość naprawdę. I o to chyba w tym wszystkim powinno nam chodzić, jeżeli chodzi o takie sportowe przekazy, że są i starsi, i młodzi. Zresztą to tak jakby kultywowane od OSP, tak? Też jest te pokoleniowe obecność w jednostkach. Tradycje. Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich tutaj nawet do tej sali organizowania różnych takich fajnych właśnie inicjatyw sportowych.